Polscy przewoźnicy blokujący wjazd na Ukrainę w połowie stycznia podpisali porozumienie z rządem i zawiesili protest. Teraz kolejki na granicy są znacznie mniejsze. Na wjazd z Polski na Ukrainę na przejściu Rawa Ruska-Hrebenne stoi około 300 samochodów ciężarowych. W czasie protestów było ich ponad 1000. Znacznie zbliżył się, to jeśli podczas blokowania było... Ruch samochodów ciężarowych znacznie wzrósł. Jeśli w czasie blokady jeździły 2-3 tiry na godzinę, to teraz w tym czasie przejeżdża 11-15 pojazdów. Korzyści wynikające z szybszych odpraw na granicy odczuli również ukraińscy kierowcy. Wiozę klimatyzatory do Kijowa na odprawę celną, a następnie do rozładunku w Odesie. Po odblokowaniu granicy jest znacznie szybciej. Stałem 4 doby, ale i tak miałem szczęście. Podczas strajku na granicy stałem 11 dni. 16 stycznia minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał porozumienie z przedstawicielami przewoźników. Obecnie strona polska prowadzi rozmowę ze stroną ukraińską w celu jak najszybszego wypełnienia wszystkich wypracowanych ustaleń. Jeżeli nie będzie efektów negocjacji, to 1 marca protest polskich przewoźników zostanie wznowiony. O trudnej sytuacji na granicy rozmawiał też w Kijowie polski premier Donald Tusk. Uzyskaliśmy także wzajemne zrozumienie co do sytuacji na granicy. Jest dla mnie rzeczą bardzo ważną, że pan prezydent i ministrowie zdecydowali się dzisiaj potwierdzić jak najlepszą wolę, żebyśmy wspólnie rozwiązywali problemy. My rozumiemy głębinę przyczyn, jakie... Rozumiemy argumenty, które powodują taką sytuację, ale zwracamy też uwagę na zagrożenie dla obu narodów. Warto, abyśmy razem, dla naszych wspólnych interesów, rozwiązali wszelkie problemy. Umowa transportowa między Unią Europejską a Ukrainą została przedłużona do czerwca 2025 roku. Polska chce, żeby została zmieniona i zapewniła równy dostęp do rynku polskim przewoźnikom.